Czego pierwszy raz otworzymy, nie wiem, w ogóle otwieramy. Tak, słuchajcie, masę kalendarzy mamy dla was przygotowanych w tym roku. To jest już drugi kalendarz, którym pokażemy, co jest, żebyście wiedzieli, czy warto poprosić rodziców o taką poczekalnię świąteczną. Słuchajcie, nie przedłużamy, zaczynamy! Jeszcze może pokażmy, słuchajcie, o, górę, 24. 24 niespodzianki, nie jest nic w języku polskim. Mamy tu jakieś stworyczki, ciekawe, czy takie laleczki to będą papierowe, plastikowe, jakieś gniazda, jakieś jaja. Słuchajcie, na pewno świąteczna przygoda nas czeka. Bez dwóch zdań. Słuchajcie, tutaj, co to jest? To chyba jest taki, i trójwymiarowe chyba jakieś... Pootwieraj, zobaczymy. Tutaj chyba będziemy mogły bawić się naszymi Hatchimalsami w świąteczną przygodę. Tak, wygląda to... Żyje! Wygląda to naprawdę fajnie, zobaczcie. Będzie można się przechadzać między drzewkami. Koniecznie będzie trzeba dzieciom nagrać jakąś świąteczną przygodę z Hatchimalsami. Ale słuchajcie, do dzieła, szukamy jedyneczki! Hatchimalsy czekają! Nie gadajmy już dłużej, bo nasze Hatchimalsy czekają! Szukamy jedyneczkę. Co jest w jedyneczce? I tak na dzień dobry! I ma swój własny prezent! No nie, słuchajcie, i okazuje się, że w pierwszym okienku mamy aż dwie rzeczy. Mamy błękitnego Hatchimalsa. Mówię, że to jest mój pierwszy Hatchimals. Mój pierwszy Hatchimals. I jeszcze do tego z prezentem. Ustawmy go na naszej... w naszym plenerku. Dwójka jest koło jedynki. Strasznie duże pole, słuchajcie. Co to jest w tym polu? Co to jest? Co to jest? No zobaczmy, co to może być. Choinka chyba. Do naszej... do naszego miasteczka chyba choinka. O, zobaczcie, kto do nas przyszedł. No ciekawe. Zawsze, kiedy nagrywamy, nasz kocurek musi być. Tak. Postaw, kochanie, choineczkę. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza nasz kotek. Mam tu naklejki. Hejo, przywitaj się. I naklejki jeszcze były, słuchajcie. Czyli mamy po dwie rzeczy na razie w każdym okienku. O, się kiziać, chce kiziać się. Uciekaj nam stąd, bo nam troszkę miasteczko nasze rozwalisz. No i nic, dzieciaki nie widzą. Proszę bardzo. Słuchajcie, otwieramy trójeczkę. Gdzie jest trójeczka, 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 trójeczka? Oj, absolut mnie tutaj trąca. Chce się kiziać pod jedyneczką. Drugi Hatchimals. O, drugi Hatchimals. Pokaż w skarbie. Nie ma nic. Tak? Patrzcie, też błękitny, ale inny. Tam był taki alamisio, tutaj taki kurczaczek brokatowy. No cuda, a masz ty rację w zupełności. Postawmy go na naszej zimowej scenerii. Kotku, mógłbyś troszkę się przesunąć? Dobra. Chyba niestety nie. Tutaj mamy czwórkę. Dobra, więc otwieramy. Mamy czwórkę w kształcie prezencika. Co to będzie? Prezent! Prezenty dla naszych Hatchimalsów. O, wiem, po co jest taka kartka, że można tutaj wczepić w główkę jakiegoś Hatchimalsa. O, cudownie! Na razie jest bombowo. Chyba on ma właśnie trzymać prezent. Ojej, jak cudownie! Poczułam już magię świąt. Ja też! Wszystkiego najlepszego, kochani, świątecznego. Kocie? Kochani, te Hatchimalsy trzymają prezenty! Cudownie, słuchajcie, i co to było? To była czwóreczka. Lecimy dalej, lecimy dalej. Nasze miasteczko się już zapełnia. A my szukamy piąteczkę. Duża też piątka, o taki kwiatuszek. Gniazdo dla Hatchimalsów! Nasza świąteczna sylwetka troszkę się rozwala, ale to nic. Wyjdzie.
A to było i gniazdo i... Tak. Wow, fajnie. Ale ja myślę, że w tych dużych będą same gwiazdy. Zobaczymy. Gdzie mamy szóstkę? Musimy szybciej działać, żeby ten nasz film nie miał 120 minut. Byśmy się najchętniej od razu bawiły. Ale zabawę zostawimy sobie na później. I tu też mamy do wyrwania. A, też takiego chyba... Tak, zaraz go złożymy. Kochani, wiecie co zauważyłam? Po to są chyba te naklejki, żeby mi naczepić osobowość, bo widzicie, one są jakieś takie białe. Tak, słuchajcie, okazało się, że to są takie ludki i trzeba im nakleić oczka, buźkę, czapeczki. No to co, przyozdabiamy? Tak. Tutaj już mamy buźkę, czapkę. Teraz... Doklejamy kokardkę. Zobaczcie, nasze ludziki zaczynają żyć. Słuchajcie, jestem przeszczęśliwa. Strasznie mi się podoba ten kalendarz adwentowy. Chodźcie, Maris, to był doskonały wybór. Tak, teraz Wanka jeszcze to robimy, bo on chyba ma mieć rękawiczki. Wanka, którego lubiła. Ja? Pokaż bałwankę. To zaraz nóżki przyczepisz. Przyozdobiony został przez Nara. Tak, słuchajcie, no genialnie. Postawmy go na planszę. Tu jest... Oj! Też wszystko wypadają. Tak, słuchajcie, a tu jest taki misiek, który też zaraz wyląduje u nas w naszej świątecznej przygodzie. Zobaczcie, on ma skrzydełka. Słodziak mały. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, dalej, bo to strasznie dużo czasu nam zajmuje ta zabawa. No to był, słuchajcie, to była szóstka, to teraz lecimy do siódemeczki. Siódemeczką jest jajeczko. Co tam mamy? O, Boże, jaki słodki, słuchajcie. I coś jeszcze wypadło. Czapeczka, on ma czapeczki świąteczne. Elfik. Słuchajcie, to jest piesek, smoczek ze skrzydełkami. Słuchajcie, coś cudownego. Jestem zakochana w Hatchimalsach. Co mu doczepisz? I już do naszej scenerii. Cudownie. Teraz... Ósemeczka. Co to? Sanki. O nie, one będą jeździć na sankach. To cudownie. Który ma w dupce dziurkę? Już sobie śmiga na saneczkach. Kolejne, słuchajcie, to kolejne. Ja nie rozumiem, po prostu są tylko kartki. One nawet w głowie. Może zaraz się dowiemy. A przy gnieździe nie ma gdzieś tam jakiejś dziurki, żeby je doczepić? Nie. Dobrze, za chwilę się okaże. Lecimy dalej. Dziewiątka. Gniazdo! Cudownie, jedni na sankach, drudzy w cieplutkich gniazdkach. Jednak się przyozdabia gniazda. Cudownie. Cudowna świąteczna przygoda. Lecimy dalej. Dziesiątka na samym środku. Olbrzymia dziesiątka. O, kominek! No nie! To jest naprawdę świąteczna przygoda. Słuchajcie, te rzeczy w kartonikach, one są naprawdę bardzo grube, takie bardzo super, super wykonanie. Już robimy kominek. Pewnie będziemy zaraz go przestrajać. Są takie skarpetki, się je wiesza właśnie... No to zróbmy to po prostu. Tunela przyozdabia, naklejki nakleja. Zobaczcie, jaki ten kominek się robi już świąteczny. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Cudownie się robi, słuchajcie. No to już. Stawiamy. Koło kominka trzeba postawić ogień. Gdzie jest ten ogień? Dobre pytanie. Obok stoi. To jak jest cudownie. Jakby chyba tak, żeby coś ci paliło, jakby to mogło być. Chyba wyglądać jak... Tak dobra, jest. Jedenastka, nie przedłużajmy. Hatchimals kolejne, zobaczcie jak dużo jest
tych Hatchy Malsów to jest po prostu cudowne, bo zazwyczaj w takich zabawkowych kalendarzach są jakieś małe rzeczy i... O, super! I dwunastkę! Kolejny Hatchy Mals, jego brat bliźnia! O nie, to cudowne! Słuchajcie, bo zazwyczaj w takich kalendarzach jest jeden jakiś taki super gadżet, a reszta takie małe dodatki. A tutaj się okazuje, że wręcz przeciwnie. O, ja nie zauważyłam, ale one chyba wszystkie wyczerpowane. Super. Zostawiamy go. Może w jednym łóżeczku trzymać. No to lecimy dalej. Trzynastka, kochani. Trzynastka, trzynastka, trzynastka. O, tu jest. Chodzi, mam! No nie, kolejny. Słuchajcie, cudowny jest ten kalendarz. Patrzcie, jaki cudny misio. On też chyba ma trzymać prezent. Tylko gdzie? Kartka. Kartka musi być. Słodka, czyli pani misia. Który teraz numer? Teraz jest 14. Prezencik w kształcie prezenciku, a w środku? Prezencik! No nasze Hatchy Malsy też muszą dostać prezenty. Tak, za chwilę mi się wyłożymy ten prezent. Tu mamy jeden prezencik żółty. O, i mamy takie do wczepienia na głowę. Tutaj takie czerwone coś. Super, kokatki takie, a takie ozdóbki, no. Lecimy dalej. A może nie. I to chyba dla tych bliźniaków. Tak, że czerwony dla zielonego. Super. A zielony dla czerwonego. Nie. I kolejna, piętnastka. O, but świąteczny. Słuchajcie, te... Znowu jakieś sanki. Ale będzie jazda. Słuchajcie, saneczki. Ojojojojoj. Małe elementy. A tu mamy prezenty podchoinkowe. Tak, och, cudownie. To co? Przeozdabiamy je? Tak. Prezenty, zobaczcie, już stoją pod choinką. Dalej lecimy, kochani. Teraz jest... 16. Ja myślę, że będzie... Gniazdo. Gniazdo, tak. Myślę, że... O, Jezu, żółte gniazdo. Po prostu szok, 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 szok. Tak, gdzieś tu leżała jedna wolna kokardka. I pakujemy Hatchy Malsa, żeby mu było cieplutko. A którego chcesz? To wezmę mi... Nie, tego. Miś będzie jeździł na saneczkach, za chwilę włożymy się na sanki. To wkładamy. Patrz, tutaj chyba ma stać prezent, bo jakby taki święty Mikołaj. Nie dość, że jest na saneczkach, to jeszcze na tych saneczkach wiezie prezent. Dobra. A, i ten żółty prezent to pewnie dlatego misia, bo zobacz, też ma łapki tak odchylone. Teraz 17, o, sanki w kształcie sanek. Hatchy Mals. No i on będzie ciągnął pewnie te nasze sanie, a nie ma tak łapki, zobaczcie. Na prezent. Jakby chciał trzymać prezent. A to nas jeszcze dużo czeka przed nami. Lecimy dalej, kochani. I osiemnastką był prezencik i są jakieś maleńcie prezenciki. Tak. O, to jest chyba do tego rejestra. No to już zobaczmy, przypasujemy. Tak. Cudownie. Słuchajcie, to jest bardzo fajnie zrobione. Bo nasz renifer, jak dostał prezent w ręce, to upadł na buzię. Założyła mu Nela czapkę i nagle się okazało, że równowaga zadziałała i stoi. To jest teraz 19. Hatchy Mals, wybiórka, zobaczcie. To jest coś nieprawdopodobnego. Jest tak dużo tych Hatchy Malsów. I taka słodziutka ta wiewióra. To co? Zaprosimy ją, słuchajcie, do naszej zabawy? Nasza wiewióreczka ląduje przy całej reszcie. I lecimy dalej, kochani! Co teraz? Teraz jest 21. Słuchajcie, już niedługo 20. Przychodzi Mikołaj! Tak. Co 4 dni. Tak. Gniazdeczko, super! Bo nie wszystkie mają na czym usiąść. No
to teraz już na pewno 21. Hachimal, zobaczcie. Piękny, żółty Hachimas. On chyba śpiewa kolędy. Co ty na to? Tak, i pije chyba gorącą czekoladę. Och, mnie. Mamy tu tak, jeszcze tam parę dodatków zostało. Trzeba dopasować. Fajnie jest, jakbyście się przyjrzeli. W niektórych główkach jest kółeczko, więc naczepiamy takie z zakończeniem kółeczka, w niektórych prostokąciki, żebyśmy przypadkiem nie wczepili coś, co nie pasuje do naszego Hachimalsa. A postawisz tego? Jakie ładne, takie zimowe, białutkie. O, i saneczki, i kokardka. Dużo gadżetów w jednym okienku. Szczepiamy gwiazdeczkę, a saneczki pod dupkę Hachimalsa. Dzisiaj już 23. Coś jeszcze jest? Tak. Co to? Okienko. Czapeczka i takie coś. O, super. No, to 23. Cudowne, wow.